Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przeżywając dzisiaj tą uroczystość objawienia Pańskiego, wpatrujemy się w scenę, kiedy do nowonarodzonego Jezusa przychodzą tajemniczy mędrcy. I dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże daje nam, zostawia nam bardzo konkretne wskazówki, drogowskazy, które układają się w pewną drogę. Wyrusz, daj się poprowadzić. Przygotuj się na spotkanie ze złem, daj się zaskoczyć, oddaj pokłon i ofiaruj dary. Najpierw musimy wyruszyć. Teoretycznie to jest wszystko bardzo proste. My jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do przemieszczania. Jedziemy, latamy, nie jest problem, nie wiem, studiować w innym kraju, przyjechać, pojechać za granicę, na chwilę wrócić. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale żeby wyruszyć, trzeba postanowić. Trzeba fizycznie wstać i pójść. Pewien teolog dzisiejszy zastanawiał się, jak by wyglądała ta sytuacja, chociażby tutaj. Teraz, jak wrócimy do domu, dostajemy nagle wiadomość dzisiaj, że rodzi się tutaj w Tarnobrzegu Pan Jezus. Narodził się, mamy konkretne miejsce gdzie. I ile z nas wstałoby i by wyruszyło, aby pokłonić się temu dziecięciu? Czy może by to się skończyło tak, że wyciągnęlibyśmy smartfony, przeczytalibyśmy wiadomości w internecie, poczytali, wysłali SMS-a, zadzwonili do znajomych: słuchajcie, taka rzecz się wydarzyła. A ile z nas by zostawiło kanapy swoje, telewizorki, komputerki i poszło fizycznie tam, aby pokłonić się temu dziecięciu? Fakt historyczny, Pan Jezus narodził się w Betlejem, z tym nie dyskutujemy. Ale zauważcie, Pan Jezus rodzi się w każdym człowieku. Rodzi się w tobie, kiedy przychodzisz tutaj na tą mszę świętą.
przychodzi, rodzi się w tobie, kiedy klękasz do konfesjonału, do spowiedzi. Rodzi się w tobie, kiedy przyjmujesz go w komunii świętej, a więc jest w każdym człowieku. I jest zwłaszcza w tym, który jest chory, który jest cierpiący, który potrzebuje pomocy, który żyje w bardzo złych warunkach. Sam narodził się w stajni. I popatrzcie, mamy chorobę wirusa. Tyle osób jest zamkniętych w domach i oni właśnie potrzebują naszego słowa, naszej pomocy, zrobienia zakupów. Czy wyruszyłem? Tyle już trwa ta choroba. Czy wyruszyłem? Zadzwoniłem. Chciałem pomóc. Czy się nie bałem tego zrobić? A kiedy już wyruszysz, musisz mieć jakiś kierunek. Dla mędrców kierunkiem i przewodnikiem była gwiazda. Oni patrzyli w górę, ale ich serce miało wielkie pragnienie. Ich prowadziła gwiazda, a nas prowadzi Pan Bóg przez znaki. Nie takie prymitywne, światełko się zapali, zgasi, drzwi się otworzą, zamkną same, ale tak jak mówi Sobór Watykański II, znaki czasu. Znaki te zewnętrzne, ale serce, pragnienie serca. Zauważcie, że mędrcy chcieli, oni pragnęli zobaczyć Pana Jezusa. Oni tęsknili za tym spotkaniem. I możemy się zapytać właśnie, czy jest w nas taka tęsknota, kiedy przychodzimy tutaj na mszę świętą, żeby te wszystkie sprawy, które mam teraz w głowie, w domu się dzieją, przeszłości sprawy, zostawić za tymi drzwiami i tu przyjść, aby ten czas poświęcić tylko Jezusowi, aby Jemu się pokłonić w czasie tej mszy świętej. Czy ja mam takie pragnienie? Czy robię to, aby mnie ktoś zobaczył, że byłem jednak? Tęsknota, moje pragnienie, takie prawdziwe. Dalej, kiedy już wyruszę, kiedy będę chciał, żeby mnie Pan Bóg prowadził, muszę pamiętać o tym, że w tym świecie spotka mnie zło. My sobie tak wymyśliliśmy, chcielibyśmy tego świata takiego bez zła. A patrzcie, ludzie obmawiają, przeklinają na siebie, mszczą się na sobie. Oczywiście rządzą nie ci, którzy trzeba. Wszystko jest tak, jak nie trzeba. Jest na odwrót. Marzymy za takim światem, ale takiego świata teraz nie ma. Był w raju i będzie w niebie. A między rajem a niebem jesteśmy tutaj, dzisiaj, w świecie, który jest wypełniony także złem. I teraz popatrzcie, co robią mędrcy. Oni nie uciekają od spotkania z Herodem. Tak sobie przyjdziemy, obejdziemy pałac, żebyśmy się tylko z nim nie spotkali. Nie, oni się z nim konfrontują. Oni z nim rozmawiają, ale wiedzą, że nie mogą dać się mu oszukać, nie mogą go posłuchać. I dalej. Jesteśmy w drodze. Dajmy się zaskoczyć Panu Bogu. Nie sobie, ale Panu Bogu. Mędrcy wyruszają i słyszą o królu. No to sobie wyobrazili króla, który ma swoją świtę, który urodzi się w pięknych warunkach, który konkretnie będzie działał. I nagle gwiazda staje przy stajni. Warunki opłakane, uboga rodzina i dziecko, które samo potrzebuje opieki 24 na dobę, które jest bezradne. I to ma być król? Oni sobie na pewno inaczej to wyobrażali. I popatrzcie, moi drodzy, Pan Bóg działa. I także działa u nas, w naszym życiu. Będzie działał w takiej sytuacji, która może już od jakiegoś czasu się powtarza, ale ty tego nie dostrzegasz, bo to jest normalne. Może będzie działał w takiej sytuacji, kiedy poznasz nowego człowieka, którego do tej pory nie widziałeś. A może jest to sytuacja, która jest trudna, dzisiaj nie widzisz rozwiązania.
ale musimy uczyć się przede wszystkim chcieć odczytywać te znaki, które są wolą Pana Boga, nie naszą. Wtedy Pan Bóg będzie działał, bo możemy to wszystko przegapić. My, jeśli będziemy chcieli Pana Boga ustawiać po naszemu, to wtedy On nie będzie Bogiem. Bo Pan Bóg chce działać według swojego planu, według swojej woli. Bo jeśli byłby Pan Bóg przewidywalny, nie byłby Panem Bogiem, tylko by był kimś, kto spełnia nasze zachcianki. I przedostatni drogowskaz. Oddaj pokłon Jezusowi. Popatrzcie, my czasami sobie wszystko układamy, mamy jakiś plan na tydzień, miesiąc i jeszcze może dalej i realizujemy sobie wszystko. Na przykład jesteśmy nauczycielami w szkole i wszystko jest dobrze, pogodziliśmy się, zgadzamy się na wolę Pana Boga, ale zostawiamy sobie to ale. Dobra, Panie Boże, zgadzam się, ale popatrzcie, co robią mędrcy. Mogliby przyjść, złożyć dary, zrobić sobie selfie z Panem Jezusem. No byliśmy, zrobiliśmy naszą misję, wykonaliśmy. Nie można mieć do nas pretensji, ale oni robią jedną najważniejszą rzecz. Nawet nie to, że zostawili te dary. Uznali w tym dziecku swojego Pana. I to jest najważniejsze. Oddali mu pokłon. W tym bezradnym, płaczącym dziecku uznali swojego Boga. I ostatni drogowskaz. Ofiaruj mu swoje dary. Złoto, kadzidło i mirra. To są te trzy, które dali mędrcy. Złoto, znak królestwa. Pan Bóg król, Jezus król. Kadzidło, znak boskości, kapłaństwa. I mirra. Tą mirrą zostanie namaszczone ciało Jezusa, które zostanie zdjęte z krzyża. Bardzo konkretnie mówi o tym autor legendy średniowiecznego traktatu. Tak bardzo konkretnie. Przynieśli złoto, ponieważ zobaczyli, jak Maryja jest biedna, uboga. Przynieśli kadzidło, ponieważ w tej stajni śmierdziało. I przynieśli mirrę, żeby to dziecko się wzmocniło fizycznie i żeby odgonić robaki, które tam były. Popatrzcie, tak bardzo naturalistycznie, konkretnie, ale czy to nie jest prawda? Ja wiem, że dzisiaj stajnie spotkać trudno, ale wejdźmy i wyobraźmy sobie, tu Pan Jezus się urodził, w stajni, w takich warunkach. Ale ostatnie pytanie, o co tak naprawdę chodzi w tych darach? Po co oni przynieśli te dary? Po to, żebyśmy my dzisiaj mogli przynieść swoje dary. Złoto. Naszym złotem jest miłość. To, że umiemy kochać. Bo Pan Bóg odbił w nas swoją naturę. Dał nam możliwość kochania drugiego człowieka i Pana Boga. Nawet żeby była malutka grudka tej miłości, to warto ją pielęgnować i rozwijać. Chcę, żebyśmy przynieśli kadzidło, czyli te wszystkie nasze pragnienia. To wszystko, co mamy teraz w naszej głowie. Nasze smutki, radości. Panie, niech się modlitwa nasza wznosi tak jak kadzidło w górę do Ciebie. I mirra, żebyśmy my namaścili Pana Jezusa, Jego rany, Jego ciało. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy my dzisiaj Mu powiedzieli o wszystkim, co jest złe w moim życiu. O tych zaszłościach, o tym, co dzisiaj jest, o tych wszystkich ludziach, którzy nas skrzywdzili. Nasze bolączki, nasze problemy. My potrzebujemy dzisiaj Jego mirry, bo w Jezusie jest nasze zdrowie. A więc w Jezusie jest nasz pokój, nasza radość. I nasze prawdziwe, szczęśliwe życie. A więc nie bój się, tylko wyruszaj już dziś. Daj się poprowadzić. Przygotuj się na to, że się spotkasz ze złem, za progiem swojego domu. Daj się zaskoczyć Panu Bogu. Oddaj Mu pokłon i oddaj Mu swoje dary. Amen.